Barwne stroje regionalne, bogaty repertuar śpiewu i tańca, liczne występy i zdobyte nagrody to dorobek zespołu folklorystycznego Gwoździec, który świętował w niedzielę 15-lecie swojego istnienia. Tworzy go 96 osób od 6 do 70 roku życia. Dzisiaj zespół folklorystyczny Gwoździec świętuje swoje 15-lecie powstania i w ogóle funkcjonowania. Także jest to najlepszy zespół w naszej gminie, w naszym powiecie. Mi się wydaje, że jeden z liczących się zespołów nawet w naszym kraju. A jak to wszystko się zaczęło? Zaproponowano mi założenie zespołu. Dzieci były chętne, więc szybciutko szukaliśmy choreografa i tego choreografa znaleźliśmy w Brzesku, który do dnia dzisiejszego nam 15 lat przygotowuje grupy i współpracujemy do tej pory. Zespół powstał przy szkole podstawowej, ale wtedy nie było tego obiektu, nie było tego domu strażaka. W tym czasie od grupy 20-osobowej zespół rozrósł się do prawie 100 osób działających w zespole folklorystycznym w różnych grupach. Jest mały Gwoździec, czyli są mali, jest średni Gwoździec, czyli to już jest gimnazjum, szkoła średnia i grupa śpiewacza oraz grupa obrzędowa. Zespół boryka się z problemami czysto technicznymi. Brakuje strojów, butów do tańca. Z całą pewnością jednak nie brakuje chętnych do tańczenia i śpiewania. Bardzo lubię tańczyć. No i po prostu usłyszałam, że tutaj będzie założony taki zespół, że jest, że uczęszczają już do niego właśnie osoby i po prostu przyłączyłam się, chodziłam na jedną próbę, drugą i zaczęło mi się to podobać. Swoim repertuarem Gwoździanie obejmują teren niemal całej Małopolski i części Podkarpacia. W swoim repertuarze mamy tańce krakowskie, rzeszowskie, tańce Krakowiaków Wschodnich. Mamy obrzędy jak wesele, zapusty, wyskubek i mamy kolędy. Także co roku po prostu jeździmy na przeglądy do Lipnicy, a później dalej aż po Bukowinę Tatrzańską. Występy na scenach całej Polski są okazją do zdobywania kolejnych nagród i wyróżnień, a tych w dorobku Gwoździan jest już całkiem sporo. Zespół odnosi duże sukcesy w powiecie tarnowskim. To w tej chwili bez żadnej przechwałki jest najlepszy zespół folklorystyczny. Świadczy o tym fakt, że reprezentowali nas w tym roku na festiwalu Święto Dzieci Gór. Właśnie Mały Gwoździec jako jedyna niegóralska formacja folklorystyczna, ale również to są sukcesy w przeglądach Krakowski Wianek, Lipnicka Gwiazda, również festiwal folklorystyczny w Łużnej, w Rabce. Jubileusz zespołu był także okazją do uhonorowania i nagrodzenia osób, które przez minione 15 lat przyczyniły się do jego powstania i rozwoju. Wręczyliśmy nagrody, dyplomy przede wszystkim osobom, które tworzyły 15 lat temu zespół, głównie pani Agacie Nadolnik, panu Cierlkowi, jak również pozostałym członkom tego zespołu. Wśród osób, które powinny i zostały wyróżnione jest ówczesny dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury, pan Marek Niemiec. Dla członków zespołu niedzielny jubileusz oprócz świętowania był także szansą na przeprowadzenie akcji sprzedaży cegiełek. Dochód z ich sprzedaży w całości zostanie przeznaczony na zakup strojów i obuwia dla tancerzy. Na naprawę butów, bo gdybym pokazała w jakich butach bez podeszw dziewczyny tańczą, to by pani naprawdę była zaskoczona. Przynajmniej chcę kupić, dziewczyny na przykład tańczą w butach pożyczanych od starszych, później będzie zmiana, następna grupa będzie tańczyć, będą zmieniać, to samo będą robili chłopaki, bo nie mamy obcasów, nie mamy podeszw, nie mamy wszystko, mamy tak zniszczone. Zespół ma duże znaczenie dla regionu. To nie tylko promocja naszej gminy, powiatu, ale to przede wszystkim przekazywanie, kultywowanie tradycji, przekazywanie tych tradycji młodzieży, uczenie ich tańca, śpiewu. Także to jest ogromny zaszczyt i taka chluba naszej gminy. Pogoda nie dopisała, ale frekwencja jak najbardziej. Ludzie schronieni pod parasolami i zadaszeniami podziwiali występy regionalnego zespołu oraz gościnnie zaproszonych Jastrzębioków, Siemiechowian oraz Kapelę Góralską. Nie zabrakło również dobrego swojskiego jedzenia. Paulina Sabaj, Tarnowska TV.